Na placu w Nowym Centrum Lubonia świętowano przełożony Dzień Dziecka. Rodzinny festyn był też ostatnim wydarzeniem w kalendarzu imprez miejscowego ośrodka kultury. Dla nas jest to wielki potencjał, ponieważ te dzieci za jakiś czas trafią do nas, zapewne do ośrodka. Tym bardziej, że prowadzimy bardzo szeroką działalność. Prowadzimy przedszkole dla takich najmłodszych dzieci, które jeszcze jakby nie chodzą do przedszkola takiego typowego. U nas już stawiają pierwsze kroki na zajęciach rytmicznych, plastycznych i tak dalej. Organizujemy również półkolonie dla dzieci. Także w tej chwili też od cały lipiec będziemy mieli 4 turnusy tygodniowe, gdzie dzieci będą wyjeżdżały. I naprawdę wiele atrakcji, bardzo, bardzo takich ciekawych i różnorodnych, także każde dziecko znajdzie coś dla siebie. Najbardziej mi się tutaj podobają materace i klauny. Najbardziej mi się podobało malowanie twarzy i ta zjeżdżalnia dmuchana. I zabawy z klaunem, to było najlepsze dla mnie. Podczas festynu miejscy urzędnicy prowadzili akcję Zamelduj się w Luboniu. Jak szacują władze miasta, jak dotąd nie zrobiło tego około 6 tysięcy mieszkańców. To ogranicza wpływy do budżetu i plany inwestycyjne, na przykład budowę nowych dróg. Dla miasta i dla jego budżetu ma to duże znaczenie, bo jesteśmy miastem, stricte miastem, 13,5 km2 i prawie 30 tysięcy mieszkańców zameldowanych, a szacujemy, że około 2 do 3 tysięcy mieszkańców się tutaj nie zameldowało. Jeżeli zależy im na tym, żeby w tym Luboniu się coś zmieniało, to powinni się zameldować, bo jeżeli się zameldują, to ich udziały z PIT-u będą wpływały do budżetu tego miasta i wtedy będziemy mogli nadgonić te zaległości, które mamy w stosunku do innych, czyli poprawić tą infrastrukturę, drogi, kanalizacje. O to głównie chodzi. Marcin Piwoński, który na festynie bawił się wraz z całą rodziną, od 5 lat mieszka w Nowym Centrum Lubonia. Jest już tu zameldowany. Teraz zachęca do tego innych. Nasze podatki idą w miejsce, w którym mieszkamy. I to jest ważne, chyba mi się daje. Po co mamy płacić dla Poznania, skoro powiedzmy coś tam się robi, ale to nie dla nas, tylko dla poznaniaków. Także chyba dlatego, to jest najważniejsze, mi się wydaje. No i ogólnie, no, jak się dzisiaj gdzieś mieszka, to warto chyba być zameldowanym i się czuć no, mieszkańcem tego miasta. Żeby się zameldować, wystarczy odwiedzić Urząd Miasta przy placu Edmunda Bojanowskiego z kompletem dokumentu. Aby się zameldować, należy przedstawić w urzędzie zaświadczenie o wymeldowaniu z poprzedniego miejsca zamieszkania. Należy wypełnić druk zgłoszeniowy, który jest dostępny w Urzędzie Miasta bądź na stronach internetowych naszego urzędu oraz przedstawić tytuł prawny do lokalu. Tytułem prawnym do lokalu może być na przykład akt notarialny, wypis księgi wieczystej bądź umowa najmu. Przypominamy, że zameldowanie jest bezpłatne. W przypadku mężczyzn do 50 roku życia potrzebna jest książeczka wojskowa. Dla dzieci, których w Luboniu przybywa w szybkim tempie, przygotowano również wiele atrakcji z okazji Dni Lubonia. W programie zostały przygotowane te formy, które do tej pory realizujemy w bibliotece, a więc spektakle teatralne, spotkania. O godzinie rano dzieci były zaproszone na spektakl plenerowy Teatru Cztery Żywioły. Dwie dorodki, bardzo liryczna opowieść, baśniowa opowieść dla młodszych dzieci. Później gościliśmy pisarkę, poetkę dziecięcą i promowaliśmy książkę Gdzie są te wilki? I przy tym też uhonorowaliśmy dzieci, które brały udział w konkursach recytatorskich, konkursach plastycznych i konkursach o tytuł Mistrza Pięknego Czytania. Następnie o godzinie 17 zapraszaliśmy dzieci na spektakl teatralny Mój przyjaciel pies. Pobrzegują powietrzne szyby. Na zakończenie pierwszego z Dni Lubonia w Bibliotece Miejskiej zaśpiewał Piotr Woźniak.
To będą utwory między innymi z płyty, ale także takie, z którymi nie mogę się rozstać, towarzyszą mi od dłuższego czasu. Również nie moje piosenki. Bardzo polubiłem kilka piosenek z początku lat 70. Bardzo mnie one inspirują, ale też uzupełniają mój recital o takie kolory, których w moich piosenkach nie ma. Zawsze byłem zafascynowany piosenkami folkowymi, amerykańskimi. To jest jakby nurt, który mnie inspirował. Tacy artyści jak Cat Stevens czy Joni Mitchell są mi bliscy i gdzieś podążam tą drogą. Oczywiście staram się to robić po swojemu, ale najchętniej mówiłbym o tym folk, chociaż w Polsce to określenie ma trochę inne znaczenie. Chodzą za mną niebieskie sprawy, wydarzenia nieważne, małe. Biegną słońca ze wszystkich świtów i miesiące jak melodyki. Muzykalne nasłuchiwania, smaku nieba, zapachu siana i z radością na strumień jednej moje serce rytmicznie biegnie.